Hej, hej, siemanko, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Arachnos. No i słuchajcie, dzieje się. Mamy prowincję jedną przejętą przez Tlakła, więc szykuje się tu bitwa z jaszczuroludźmi. Udało się przyjąć Bagrę, bo Bagrę zajęło dynastia Rakap. No więc ja tutaj sobie ją przejąłem i teraz niewiele mi brakuje, żeby mieć całą tą prowincję tutaj wzdłuż tej pustyni. Numas oczywiście, z Numas przerzuciłem całe siły na zachód. Tu jest na razie spokój, no ale Bagra i Antoch są tutaj pod ciągłymi atakami. Ja już tu kilka bitew z dynastią Rakap stoczyłem, no ale szykują się kolejne, jak widzicie, tu spore armie są. Tu właśnie ubita armia Toga jest. No weźmy sobie to Bagrę. I coś tu trzeba powerbować, słuchajcie, żeby troszeczkę wzmocnić tą jego armię. Tutaj przeciwnicy wysyłają głównie armię pełnię szkieletów, ale widzicie, tu już jest coś więcej, więc może być naprawdę potężna bitwa. Na szczęście odpaliło się to The War. Więc nie jest tak źle, natomiast to War też nie jest jakieś potężne. Więc musimy tutaj coś przeorganizować tą armię. Tak, mamy tu parę oddziałów do werbowania. Wykopmy to. Werbujmy sobie te dwa oddziały. Ok. Wykopmy to, bo to jest za mało. Wykopmy ten oddział, bo też jest za mało. I zamiast tego zwerbujmy sobie po prostu oddziały orkowych chłopaków. Tak, bo ci mają za słaby leadership. O, dobra. Coś tu będziemy organizować sobie obronę w ten sposób. Sporo łuczników, może trochę za dużo. Dobra. No, ale zobaczymy. Dobra, tu mamy awansik. Cooldown. Dobra, to sobie weźmy, chociaż nie, ja chcę to, żeby już mieć dostęp do jakichś lepszych może zaklęć. I teraz tak, ustawmy się tutaj, tak, żeby móc w razie czego wspierać Bagrę. Ustawimy się tak. I tak. Dobra, i teraz tu sobie spokojnie plądrujemy. Tu mamy też bohatera, którym możemy podziałać. Spróbujmy zablokować tą armię. Nie udało się, no naprawdę, tak będziemy próbować. Ok, i jedziemy z turą. Bagrze przydałby się jakiś lepszy garnizon. No jak widzicie, dynastia Rakap ma tych trochę armii. No właśnie. No właśnie. I tu mi coś śmierdzi atakiem właśnie na Bagrę dwiema armiami. 72. turę w ogóle mamy. Niestety elfy handlują z Tlakła. Liczyłem na to, że nie będą prowadzić jakoś wojny, ale jednak się dogadują. Rekruter. O proszę, odpaliło nam się drugie ła. Ciekawe. I teraz czym byśmy zdążyli przeprowadzić jakiś kontratak? Nie dojdziemy. Ale dojdziemy do Bagry w szybkim trybie. To już coś. Tu możemy przeprowadzić kontratak, ale bez na samą tą armią będzie ciężko. Ci raczej do Antocha nie dojdą w jedną turę. Ci mogą dojść do Bagry. No właśnie, więc musimy szybko się do Bagry przerzucić, stanąć tu. O. Dobra, mam nadzieję, że ten nie pójdzie na to. Zobaczymy. I teraz... Czy
Dałoby się tą armię przyblokować. Nie, nie udało się. Dobra, ale przynajmniej awansował, więc dajmy mu tutaj szansę na blokadę większą. I co ty zrobisz? Czy ty pójdziesz tu, czy ty zrobisz jakieś dziwne wygibasy? Strasznie tutaj się wolno te oddziały... Aha, tutaj muszę też zrobić to. Okej, okay. I chcę też rozbudować Karak-Zor na czwarty poziom. Tu już mam odpowiednią populację, tylko kasę muszę zbierać. No i to pewnie po jakichś dobrych bitwach to spokojnie sobie to rozbuduję. No właśnie. I ten odwalił numer. Niestety. No, no, a widzicie, można polegać tak różnie. To jeszcze nic tu nie zabił, szkoda. Po prostu stracił całe to ła. No ale, o proszę, a, coś tu jednak stracił. Nie, tam chyba było 17 jednostek. No dobra. I patrzcie, kolejna wielka bitwa. Dobra, wszystkie armie biorą w niej udział, ale duży mają siłę jak na taką sytuację. Ty tutaj leadership plus 5. No to dajmy tobie ten leadership. Nie wiem, jak już w ogóle taką całą bitwę przeprowadzić. Zobaczcie, tu jest trzy armie, tu dwie. No gigantyczne są te bitwy. Z królami grobowców, powiem szczerze. Nieźle. No oczywiście największym problemem to są ci Stalkersi i Skorpion. A że... O Boże, to za armię. Przeciwnik tylko tam. No, zapowiada się bardzo ciekawie. Tylko, że wchodzi nasza armia tam. Dobra. Teraz trzeba się jakoś pogrupować. Dajemy wszystkie grobliny na pierwszej linii. Te z włóczniami. To będzie jedyneczka. Chociaż, czy ja potrzebuję jej aż tak? W sumie nie, najpierw ła może. Chociaż ła też w sumie warto nie marnować. Bo ła się nie odbuduje. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Nasze oddziały się spokojnie odbudują. Co dajmy też do odwodów? Tu. Tak. I tu mamy te siły, tak? I to dajmy w ogóle jako jedynkę. To będą odwody. To będą odwody ła. To będą odwody... A, dobra, to już wiemy. Tu jeszcze mamy oddział. Dobry. Tak. Łuczników teraz trzeba pogrupować wszystkich po tej stronie. No jest tego trochę, więc nie jest źle. Może tak, łucznicy ła tu dajmy. A tu dajmy łuczników naszej armii. Pyk. No i teraz harcownicy. Tak. Tu jeszcze są oddziały ła. No jest tego, jest tego. Jest czym walczyć. Dobra, tam z tyłu. Dobra, to jest tu. To jest tu. I to w ogóle dajmy tu. Niech oni już tu na samym początku przeszkadzają. Dobra, i teraz wodzów dajmy razem. Centrum. Dobra, jedziemy. Chodź się do przodu. Wy już tu wejdźcie. A, tam jeszcze wchodzi armia. Kurde, co za bitwa, słuchajcie. Łucznicy będą już potrzebni na samym początku. Chociaż, wiecie co? Ja nie potrzebuję tutaj atakować. Cofnijmy się. Niech oni się tutaj rozpłaszczą na tych moich oddziałach. No właśnie, teraz jest dobrze. Walka podjazdowa. Ciekawe, czy będzie nam potrzebna w ogóle armia.
Spore siły weszły, kurczę. Jak nasze będą wchodzić po tej stronie, to nie jest za dobrze. Tu wstrzeliwać to dziadostwo. Wy jesteście w zasięgu? Byście zaczęli strzelać w to. Na razie dobrze, słuchajcie, na razie dobrze. Przeciwnik zgłupiał troszkę. Katapulty by się przydało jakoś objechać. Próbujmy coś tu wykombinować. No. A nie, to jest skorpion. Ale tych łuczników spróbujmy. No nie, 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 nie. O Jezu, przepraszam, ale jak wpada kamera w ten dół, to właśnie tak się dzieje. To wy się też cofnijcie. No na razie spoko, na razie spoko, słuchajcie. Łucznicy mają robotę. Ale siły potężne przeciwnika. To zaznaczyło. O Jezu, no. Podejdźcie już tam. Dobra. Dobra, skorpion. Na cel. To będzie największy problem. Teraz go tu zatrzymywać. Dobra, ruszyło się towarzystwo. Pchają się do środka. To się cofnąć trochę. To też. Tutaj wyślijmy te oddziały już do walki. Do gościaki może też. Chociaż tutaj ten skorpion cały czas przeszkadza. Dobra, tu jest towarzystwo do zaatakowania. To trzeba puścić. O Boże, co tu się nie dzieje, słuchajcie. Patrzcie, jak to wygląda. Nieźle, co? Dobra, to odpalmy. To odpalmy. I tu zaraz odpalimy też. Okej. Przesuniemy sobie te oddziały do środka też. Ale się tu pchają ludzie. Co to się dzieje? Najgorszy ten skorpion. Jest tutaj wódz też, widzę. Niech coś tam do niego strzela. Jezu, jak to przycina. Słuchajcie, masakra. Dobra, strzelają nasi łucznicy. Dawajmy tutaj bliżej ten oddział. Dobrze, że przeciw... Tylko właśnie, plus jest taki, że przeciwnik się skupił to w centrum. Tu jest ten skorpion. O Boże, już tu się przedzierają. No, będzie ciężko, słuchajcie. Już to widzę, że tu będzie ciężko, bardzo. Łuczników cofnijmy teraz trochę. Mm-hmm.
Spróbujmy tego skorpiona tutaj chociaż trochę lordami obić. Dobra, ten ma przebicie pancerza. Teraz mu to odpalimy. Ale za tym skorpionem naprawdę ciężko jest. On się przebija przez te... Jeszcze weszły nam jakieś oddziały? Jeszcze nie. Tu jest, tu są w ogóle dwa skorpiony. Nie jest dobrze. Ci włócznicy powinni z nim walczyć i ci też. Zajmować go. To powinny go ostrzeliwać. I to też. Dobra, a ci gdzie uciekają? Dobra, część oddziału nam się piechoty wróciła. Tworzymy drugą linię. Tutaj też. No i zabić tylko te skorpiony. I myślę, że jakoś damy, ale po prostu nawałnica straszliwa jest. Dobra, tutaj powoli, powoli. To wycofajmy. To rzucajmy piechotę do walki tutaj. Ci coś stoją krzywo tu chyba. Dobra, włócznicy działają. To nie wiem, gdzie lecą. Aż nie mogę zaznaczać, słuchajcie. Zaraz chyba zwolnię tą bitwę. O. Zrobimy tak, bo to i tak leci w takim tempie. A tak to przynajmniej rozkazy będę mógł wydawać normalnie. No muszę te skorpiony utłuc. To przede wszystkim. Zabijmy też te z tyłu działające rydwany mogą być problemem, ale i piechota też będzie dużym problemem. To trochę poprawmy tu. Ten oddział wyślijmy tu. A wy tutaj się odpalcie na tego skorpiona z przebiciem pancerza. Już coś weszło? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, słuchajcie. Jeszcze musimy czekać. A jak lordowie nasi się trzymają? Dobrze. Tu już zabili chyba jednego skorpiona. Spróbujmy teraz się zająć tym lordem. Tu już go widzę, nasi łucznicy wzięli na cel. Tu trzeba załatać dziurę. Mam jakiś oddział. Ci łucznicy się cofnęli za bardzo. Tu jeszcze nie mogę nic odpalić. Ustawmy ich w drugiej linii tu. No zabijać tego skorpiona, Jezu no. Wy możecie walić tego lorda. Ty nie walczysz? Niezła przycinka, słuchajcie, naprawdę, kurde. Tyle tego towaru. Nie trafia, zasłaniają te flagi. Tu chodź, atakuj go. Dobra, mi się wydaje, że we dwóch to oni już to sobie dadzą radę. Walić tam łucznicy do przodu. Wy zabijcie tego skorpiona, Boże, no. Co tu się dzieje? Dobra, przerzućmy te oddziały tu. Dobra, tu kolejne oddziały wracają i się reorganizują, okej. Tutaj też, tutaj z tyłu widzę, że coś... Jest daleko, okej. Okay. Dobra, skorpion zaraz spadnie, no i myślę, że wtedy jakoś... O kurde, tutaj jaka załamka całkowita. No, liczba tutaj przeciwnika jest
oddziałów przeciwnika strasznie duża. Czekaj, ty masz chyba to, dobrze. Ty się wycofaj, a ty mu pomagaj. Dobra, tutaj. No kurde, zabijcie tego skorpiona. To zatrzymać. No tu całkowita, patrzcie. Dobra, trzeba rzucić do przodu tą drugą linię. To nie jest pokazane, jakby to odpalić. A, no teraz, dobra, jeszcze kawałek. Łucznicy się cofną. Zabicie to. Okej. Okay. Tak, poprawmy trochę to wszystko. Dobra. No jeszcze ten skorpion tutaj walczy. No co to ma być? Lordowie żyją? Żyją. Generał Wroga też żyje. Dobra, to są świeże oddziały, ale przycina, słuchajcie, strasznie. Co za bitwa. O, masz! Co tu się u szapki pojawiło w ogóle? Tych horsemenów muszę zatrzymać. Tu widzę, że z tyłu stoją oddziały też. Aha, wchodzą jakieś. Dobrze, dobrze, świeże oddziały wchodzą. Nie wiem, dlaczego nie po tamtej stronie, no ale to lepiej nawet, że po tej, nie po tamtej. Ten ucieka. Dobra, niech na razie ucieka. Teraz go zaatakujemy. No i łucznicy, nawalać, nawalać. Dobra, skorpion padł, drugi, okej. Ci już nie mają w ogóle ammo, a tych możemy rzucić tutaj do powstrzymania. Dobra, ważne, że łucznicy mają sporo amunicji. Tu horsemenów zabijmy. Dobra, łucznicy nawalają. Dobrą stronę ustawieni, okej. To atakujemy tu. Wy się wycofajcie, no wy jesteście łucznikami, co wy tu robicie? Kurde. Przelewają się, słuchajcie, strasznie. Dobra, ale lecą już tu nasze oddziały wsparcia. To trzeba zatrzymać, nie ma czym, ale okej. Kurde, cała flanka mi się tu załamała. No ale trzymamy się jeszcze, trzymamy się. Tu się coś wróciło. Ale się przedarli, skubańcy, słuchajcie. Dobra, obym tylko generałów nie stracił. Wycofajmy ich teraz stąd. Tam pewnie też jest lordów trochę. Zabijajmy to. Zabijajmy to. To też trzeba. Tutaj strasznie mi przeszkadzają ci. Rzućmy te oddziały do zatrzymania tych rydwanów. Dobra. Tutaj tak. Ci łucznicy do tyłu. Tu walić w uszapti. To trzeba zatrzymać tu. Dobrze, wy podejdźcie. Wystrzelajcie w uszapti. Wy się zawróciliście. Dobrze. Też tam pchamy na okej. Ale chmara, słuchajcie, tu stajemy straszny łomot. Najgorsze, że ten mój drugi lord tutaj jest w opałach. Nie chciałbym go stracić, ale coś czuję, że gość już z tego już nie wyjdzie. Co oni tu robią? Uciekać stąd. Dobra, te uszapty wyczarowane, zniszczone. Tu straszne ilości są jeszcze piechoty do zabicia. I to nie wygląda dobrze. Nasz lord ucieka, ledwo żyje, ale może ucieknie.
No, tu rydwany się przejechały po naszej piechocie. Tu wyprostujmy tą linię, przerzućmy ich trochę tu. Dobra, ucieka Lord. A gdzie są nasze posiłki, słuchajcie? Gdzie te debeściaki? Do ataku. A wy strzelajcie w tego Lorda, może coś tam utłuczecie. Co to jest za oddział? No nie, na rydwany to wy nie jesteście dobrym pomysłem. Wy się trzymajcie z tyłu. Dobra, coś tam nam weszło. Co to jest? To jest Lord sam? Sam Lord. No dobra, ważne, że wchodzi. Ale przewaga ogromna jest przeciwnika. Palać te mózgi. Tu jeszcze są ucznicy przeciwnika, kurde. No dobra, ale jak weszły teraz nasze posiłki, to to nagle zaczęło wyglądać nawet w miarę. Jeszcze jakbyśmy zabili Lorda. Tych Lordów trzymajmy z tyłu. To by było nieźle, jakbyśmy Lorda zabili. Muszę zabić te cztery dywany, które są tu w centrum. Dobra. To zabijemy, okej. Idziesz? Tam się też coś pojawiło. Okej. Dobrze, to jest dobre. Bo tym zabijemy łuczników. Ty chodź tu. Ty się trzymaj z tyłu. Może uciekniesz przynajmniej, dobra. Wy to walczcie z tym, bo wy to zabijecie. A wy da Lorda celować. To jest bardzo ważny oddział. Dajmy go z tyłu też, bo nie mają przebicie pancerza. Bijcie te rydwany, cholera jasna. Dobra, ta flanka wygląda nieźle nawet. Tak. Chociaż tu już wygląda gorzej. Ostrzeliwać to ostro. Przede wszystkim tych halabardników. I zatrzymywać, zatrzymywać. Zaraz wyjdą posiłki. Dobra, tutaj też coś weszło. Aha, mak, dobra. Nie, dobra, strzelaj w tego. Dobra, olejcie to. To już jak on to jedzie, nie wiadomo gdzie. Ale się przebili, słuchajcie. No jestem naprawdę w szoku, że tak się przebili. Dobra, to trzeba ścigać te rydwany tymi. No i tutaj tak mówiłem, że dobrze, a w końcu się przebili, cholera jasna. Dobra, to trzeba zrobić tak i wjechać w tych łuczników. Dobra. Nabijcie to dziadostwo, no. Ale pogrom robią. Straszny. Dobrze, tu zdążymy, tu zdążymy, tu zdążymy. Ale patrz, cwaniaczek tutaj, patrzcie, dobrze działa. Łucznie wysłał. Tu do walki już. Tutaj też. Wy uciekajcie. Może wam się uda jakoś. Ty spróbuj się przeżyć tu na tyły. Dobra, jakieś weszły oddziały? Weszło coś. Pierwszy oddział debeściaków, dobra. Zawsze coś. Tutaj to trzeba objechać. Wy też. Bo musimy zniszczyć tych łuczników.
No, obite mocno oddziały przeciwnika są. Może coś się uda z tego zrobić. Ty się przedrzesz może tutaj, a gdzie jest ten drugi? Chociaż ten drugi lord to mnie tak bardzo nie martwi, tylko ten jest ważny, bo ten już jest wyawansowany. Dobra, zabić łuczników. Wy się przydzielacie tutaj, żeby odwracać uwagę. Dobra. Ciekawe. Nawalać w to. Kurde. Dużo mają tej takiej jazdy. Tu dobrze sobie te dwa oddziały radzą. Tu może się przedrzemy bokiem jakoś. Nabijać to. No już część oddziałów się zawróciła. Jak widać, wyuciekać. Ale ty nie strasznie. To bym chciał zabić bardzo. Wy tu. Dobra, wy to strzelaj w to. Ty tak. O, masz. Ci się wycofali. A ten został sam tu, no. Co to jest? Dobra, wchodzą kolejne oddziały do Beściaków. Ty zginiesz mi, no co za dziad? Uciekaj! Nie w tą stronę chyba. Pomóc mu. Czy oni cię leją? Leją cię i to strasznie! Och, Boże. Dobra, dwa one się pojawiły. No patrzcie, tu już nawet wyczyściliśmy. Częściowo. Nie jest tak źle. Nie, ty nie strzelaj, tylko w to ładuj. Przeżyj mi, gościu. No, no. Tutaj, tędy, 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 tędy. I tu naokoło. Dawaj, dawaj. Ratujemy go. Dobra, ty już tutaj stój. I uciekaj tu. Dobra. Przeżył. I ty jesteś już gdzieś bardzo daleko w odwodach. Żeby cię tu nie dorwali. Okej. Okej, udało się go uratować. No, tu się jakieś oddziały wróciły. Jakby już nie uciekajcie, wy z tym walczcie z tymi rydwanami. No nie jest tak źle, słuchajcie, nie jest tak źle. Dobra, wy tu wspomóżcie. Tu jak się trzymają ci łucznicy. Nieźle. Tutaj jeszcze jest jakiś bohater. King Kong. Dobrze, lać go. Wy tu na flankę, a wy na tą flankę. I uciekać, uciekać. Odwracać uwagę przeciwnika. Dobra, tu jest lord, okej. No i wy tu teraz nasuwać. Szkoda, że tak mało tych. Dobra, katapulty mi weszły. To się bardzo przyda teraz. O, mam już sporo naprawdę oddziałów nebeściaków, więc robimy obronę. No i teraz myślę, że spokojnie im już dowalimy. Weszła ta główna armia. Niestety nie udało się rozwalić, kurde, tych łuczników. I to nie jest dobrze. Ale obiliśmy straszliwie tą armię. Dobra, to zniszczone, teraz za to się bierzmy. Czy wy zdążycie tu uciec? Może zdążycie. I wy może też, wy jesteście dosyć szybcy.
Dobra. Jazda się pojawiła, bardzo dobrze. Dobra, czy katapulty już nawalają? Już chyba nawalają. I teraz katapulty powinny naprawdę niezłą rzeźnię tutaj robić. Dobra. Ty możesz z czegoś strzelić. Czy tu gdzieś tu jest Lord? Tu chyba był Lord, jest. Dobra, spróbujmy w niego przywalić. To niewiele mu pewnie zrobi, ale... Ale może coś mu zrobi. Zaraz szybko powinniśmy go tutaj też naszym głównym lordem przyatakować. Zbuffować. Dobra, rzucasz to? Dobra, leci. Zobaczmy, czy trafi. Uff. No trochę mu zadało, ale nie za wiele. No tu jeszcze spore siły są, jak widzicie. Zatrzymajmy to. Dobra, ty na razie powstrzymaj. Próbujmy cię po prostu dopaść tą piechotą, znaczy jazdą. Zatrzymywać i rozwalać. Dobra. No patrzcie, tu się jakoś tam się trzymamy. Tu rozwaliliśmy prawie oddział cały. Dobra. Tu uciekać, dobrze. A ten oddział to chyba raczej już nie da rady. Może jakoś się wywinie. Ten się wywinął. Ten się obawiam, że się nie wywinie, ale przynajmniej przeciwnik ma rozdzielone jednostki. Drugi rydwan. Nie wiem. Gdzie są wszystkie jednostki jazdy? Dobra, tu są. To teraz damy dwójkę. Dobra, są pierwsze oddziały tu już na linii. Czemu to się nie... Aha, bo dobra. To teraz jako trójka zatem. Trójka tu. Dwójka tu się ustawiać. Dobra. Tu się łamią. Te oddziały, dobra. Trzymać to, towarzystwo. Ty się wycofaj. Ty jesteś gdzie? Dobrze. Ty już jesteś tam z tyłu. Nawet przeżył ten drugi. Lord odła. Dobrze. Ten chyba też się wywinie. A tu jak to wygląda? No proszę. Nie jest tak źle. Coś już tutaj. A ammo się kończy. Katapulty nawalać. Tam są głównie siły. O! Tu się ładnie nastawiłeś. I teraz fajnie zbufujemy, słuchajcie. Fajne czary mam do debuffów i buffów. I powinien jednym ciosem go zdźichnąć. No, szybko, szybko. Okej, udało się. I teraz zobaczcie. Mój lord ma teraz, jeszcze jak dodamy to, 606 obrażenia broni i 100 mele ataku magicznych w ogóle. Także jeszcze czart 100, chyba ponad 100, 112. Chyba nie trafił. Dobra, zatrzymać to, towarzystwo. To już są debeściaki. Dobra, przygotować się. No, zabij go. O, chwieje się. Dobra, dobra, powinien zaraz paść. Rydwany. I jazda. Tu jest już na flance. Dobrze. Próbujemy się przedrzeć tam na tyły. Ach, ci zostali złapani, jak to? Uciekać. To już się ammo prawie skończyło. Przepraszamy chwilę. Okej, okay. Dobra, w ogóle 39 minut już trwa ta bitwa, nieźle. Może teraz trochę ją przyspieszymy. Dobra. Atakujemy, słuchajcie, koniec tej zabawy. W ogóle duże odnawianie ma teraz tego czaru. I szarża.
No i teraz wchodzą te beściaki. Tu jazdą jeszcze to otoczymy. O, i teraz tu się ładnie otwiera, żeby jazdą wjechać na tyły. Tego jeszcze możesz sobie poostrzeliwać trochę. No i teraz to powinno się szybko złamać. Nie, bez tych. Te oddziały. Trzeba strzeliwać to. Tu wiecie w jazdę. A tak. Tutaj ładny będzie cel. Jak ty sobie radzisz? Dobrze. No, i proszę. I po bitwie nagle w jednej sekundzie nawet nie zauważyłem. No, koniec. Ale masakra. Ale straty nawet nieduże, muszę przyznać. Toga tylko 999 strat? Ła się tutaj namordowało strasznie. Dużo pewnie pouciekało oddziałów. No, ale niezła bitwa. No, te stalkersi i ci nekro sfinksy, czy tam jakieś inne, to robią robotę. No, chyba sobie weźmiemy uzupełnienie oddziałów. W ogóle no, nie straciłem żadnego oddziału w tej bitwie. No właśnie, to jest problem królów grobowców i nieumarłych frakcji, zresztą tak jak już mówiłem. Nawet chyba zdążymy tu wrócić. Do Antoch. No, ci się rozplemiają. Pobratymcy, tylko lekko zdziczeni. Niszczone dwa, dobra. To się można było spodziewać. A zresztą to było to, co zaatakowało. No właśnie. Dobra jest, słuchajcie. I tu zdążymy dojść, dobrze. No, musimy iść tak. Fajnie by było ich złapać, jeszcze nie są obici. O, tu awansuje. Charge bonus dla Night Goblinów. Dodgy Greaser, Geezer. Dobra, zróbmy mu to. Okej. Okay. I się uzupełniaj. Czy ja tu mogę nocne gobliny? No, mogę werbować. I połączmy sobie te dwa oddziały. I werbujmy Night Gobosy. Tak zrobimy. Dobra, i teraz tu zbadajmy. Zobaczcie, tu jest jeszcze Nekrarch Brotherhood. To jeszcze gdzieś tu żyje, bo to chyba jeden lord taki lata. A tuż kolejna armia jest gotowa do wymarszu. Jakiś Bone Giant. O kurde, robi się poważnie. Dobra, ty sobie tu stój. Może przejdź tu. Tutaj elfy się pamiętają, tu mamy awans. Na wywernę czekam. Dobra. Zwiększamy mu to. A w Antoch rozbudujmy to. Tak, rozbudujmy tu mury. Tu garnizon dobrze się naprawdę przyda. Dobra. I to tyle w tej turze chyba. Ale bitwa niezła była. No i idzie kolejna armia.
Trzeba więcej werbować, bo aż tu powinienem pół tej armii zlikwidować, że tak powiem. Tylko teraz zobaczmy. Bo tu jest ta. Aha, ła. Też. O, ła się szybko uzupełnia. Ciekawe dlaczego. Tu mam trochę za dużo łuczników. W ogóle patrzę, które są lepsze. Te są trochę lepsze w zwarciu. Ale te znowu obrażenia od strzału dodają większe oddziały. Zostawmy je. Tutaj potrzebuję tak naprawdę trochę lepszej piechoty. Może trochę za dużo tych łuczników. Czy to dojdzie tu? Nie dojdzie jeszcze. Dobrze, czy jeszcze mogę spokojnie zwerbować? I zwerbujmy. Debeściaków bym zwerbował, ale mam niestety... mało... O Jezu, nie mogę się skupić. Nie mam tyle czasu, żeby czekać na nie. Tak samo na jazdę. Dobra, zwerbujmy po prostu to. Nic na to nie poradzimy. Dobra. No i teraz tu. Słuchajcie, szykuje się bitwa następna z jaszczuro ludźmi, ale to już sobie zrobimy. W następnym odcinku, 46 minuta, niezłe te odcinki ostatnio wychodzą. Także następny odcinek zaczniemy tą bitwą tutaj z jaszczuro ludźmi. No, astromancy jakieś odpalają. Potem sobie odbijemy to miasto, no i będziemy, myślę, w końcu przejdziemy do Węsowy tutaj z armiami tej dynastii królów grobowców. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia.